Siemanko! Dziś odcinek, na który sporo z Was czekało. Wiem, bo dostałam nawet wiadomości prywatne na ten temat. Także dziś kontynuacja dramatów współlokatorskich i dziś opowiem Wam o tym, jak to Seba zabronił mi korzystać z internetu. Zapraszam. Dziś taka typowo zabawna drama, która nawet nie kosztowała mnie za dużo nerwów. To znaczy nie, byłam zestresowana tak z 2 godziny mniej więcej, ale bardzo szybko mi przeszło, ponieważ cała sytuacja była niesamowicie absurdalna. Zacznę może od tego, że Seba jest takim człowiekiem, któremu nic nie pasuje. A to materac jest za twardy, a to materac jest zbyt miękki, a to sąsiedzi mają psy, a to dziś jest za ciepło, a to dziś padało. Wiecie, jakby wszystko jest przeciwko sobie. I ja rozumiem, że każdy może mieć słaby dzień, natomiast u Seby taki słaby dzień był codziennie. Ja dostawałam regularnie SMS-y o tym, żebym była cicho o 2 po południu, bo on chce sobie uciąć drzemkę. Tylko, że kiedy dostałam te SMS-y, pamiętam dokładnie, siedziałam tutaj, w tym domku za mną, a Seba spał w tamtym domu. Także Seba zawsze znalazł odpowiedni powód do tego, żeby się trochę poczepiać, żeby trochę ponarzekać, bo przecież on jest biedny, a świat jest niesprawiedliwy. I podobnie było kilka dni temu, dokładnie to było tydzień temu. Słuchajcie, jak gdyby nigdy nic, siedzę sobie w moim pokoju i wrzucałam wtedy film na YouTube'a. Internet na Bali to też jest w ogóle oddzielny temat, ale jak jeszcze nie było całej tej kwarantanny, jak jeszcze nie wybuchła informacja o wirusie, to ja bardzo często jeździłam do różnych kawiarni i stamtąd wrzucałam filmy. Zamawiałam sobie jakąś kawkę czy coś takiego i po prostu uploadowałam wszystkie filmy na YouTube'a, ponieważ był szybszy internet. Na Bali jest jak jest. Czasami internet jest, czasami nie ma. U nas raz w tygodniu zdarza się tak, że internetu nie ma przez jakieś 5 godzin. No niestety tak jest. Przeprowadziłam się w takie miejsce, że ogólnie internet jest w miarę okej, ale jak coś się stanie, to po prostu go nie ma i jakby nie ma komu narzekać na ten temat, po prostu tak jest. Od jakiegoś miesiąca internet w naszym domu jest naprawdę bardzo słaby. No i znowu, powtórzę się, po prostu tak jest, niestety, co zrobić? Kiedy dzwonią do mnie moi rodzice, to od razu pierwsza rzecz, jaką robię, to przełączenie się z Wi-Fi na internet komórkowy. Dlatego, że jeżeli korzystałabym z Wi-Fi, to zrozumiem może co drugie słowo, to byłby fart. Co czwarte słowo może zrozumiem. Naprawdę, internet jest mega beznadziejny. Ostatnio, kiedy wrzucałam odcinek na temat Wielkanocy, o, wiecie ile film mi się wygrywał czasu? 16 godzin. A jeszcze przed całą dramą Sebową, o której zaraz Wam opowiem, była taka sytuacja, że próbowałam 2 dni wgrać odcinek i przechodziłam z jednego punktu domu do drugiego punktu domu. Tutaj w tej naszej budce, w tej naszej chatce mamy inny internet. To znaczy mamy tutaj 2 router i tak jakbyśmy mieli oddzielną sieć. Ona jest słabsza niż ta sieć w domu, no ale pamiętam, że któregoś razu właśnie siedziałam tutaj przez 8 godzin, to już po zachodzie słońca, kiedy miałam ochotę się położyć spać, tylko po to, bo miałam nadzieję, że może tutaj po prostu zadziała mi lepiej internet. Natomiast co zrobił Seba? Seba któregoś dnia, to było tydzień temu dokładnie, zapukał do mnie do pokoju. Była godzina mniej więcej 9:30 i Seba pyta się: słuchaj, ściągasz coś właśnie z internetu albo wrzucasz coś do sieci? I ja mu powiedziałam, że tak, że wrzucam właśnie odcinek na YouTube'a. I on mi powiedział: słuchaj, mam bardzo ważny telefon, czy możesz przestać uploadować swój odcinek, bo internet jest po prostu strasznie słaby. I ja mu powiedziałam, że kurczę, wiesz co, chciałabym, ale nie mogę, bo już wrzucam ten odcinek ponad godzinę i jak teraz przerwę, bo na YouTubie nie ma opcji zapauzowania. I powiedziałam mu zgodnie z prawdą, że nie mogę tego zapauzować. Więc jeżeli teraz to anuluję, no to po prostu anuluję i całe moje godzinne wgrywanie pójdzie na marne. Powiedziałam sobie, że przykro mi, gdybym mogła, to bym to zapauzowała, ale nie mogę. I też jeszcze była taka sprawa, że udzieliłam wywiadu dla Wirtualnej Polski. Nie wiem, czy mieliście okazję to przeczytać, czy nie. Natomiast chciałam tego samego dnia, kiedy ukaże się wywiad, wrzucić odcinek dotyczący czegoś podobnego, tak żeby mój odcinek był dopełnieniem tego wywiadu dla Wirtualnej Polski. Wiecie, w razie, że gdyby kogoś zainteresował artykuł, to żeby po prostu zobaczył podobne treści na moim kanale i może go to zainteresuje.
Także była już godzina 9 wieczorem u mnie i wiedziałam, że po prostu ten odcinek muszę wgrać. I powiedziałam mu, że Seba, sorry, ale nie dam rady. I powiedziałam mu, wiesz co, ale... I tak powiedziałam kompletnie niezłośliwie. Powiedziałam mu też, Seba, wiesz co, jak ja rozmawiam z moją rodziną czy ze znajomymi, to przyłączam się na internet komórkowy, bo powiem ci szczerze, że nawet jak ja przestanę cokolwiek wygrywać, to i tak się nie dogadasz ze swoimi znajomymi, bo po prostu jest beznadziejny internet. Cały czas po prostu się rozłącza sygnał. No co Seba powiedział, aha, no dobra, wiesz co, to ja pójdę tutaj do tej chatki, co wam pokazywałam, no bo tutaj jest ten drugi internet i może tam będzie lepiej. Za chwilę, dosłownie chyba 5 minut później, dostaję od Seby SMS-a, gdzie mówi mi, że internet w tej budce nie jest wcale lepszy i że prosi mnie jeszcze raz, żebym wyłączyła internet. To znaczy, żebym przestała, przepraszam, wgrywać odcinek. Ja mu mówię, Seba, no nie dam rady. I powiedziałam mu, gdybym mogła, to spoko, ale nie mogę. Mam po prostu, to jest moja praca, mam deadline'y i muszę się ich trzymać. Po czym za chwilę dostaję wiadomość, gdybyś chciała, to byś anulowała wgrywanie tego filmu. Cheers! Co znaczy, no ni mniej, ni więcej niż takie dzięki. Więc ja mu powiedziałam, słuchaj, nie mogę tego teraz zapauzować. Nie możesz sobie tak nagle pukać do mojego pokoju i powiedzieć, że mam wszystko rzucić. Bo on mi po prostu zapukał do mojego pokoju i powiedział, w tym momencie masz przestać robić to, co robisz. Wiecie, o co chodzi. Także ja w ogóle może wrzucę nawet tę wiadomość, którą on mi wysłał, bo to było tak absurdalne. Sami sobie przeczytajcie, co on tutaj gadał. Na końcu filmu wkleję wszystkie screenshoty wraz z moim tłumaczeniem, chciałam powiedzieć na żywo, na bieżąco. Także zostańcie do końca odcinka albo przewincie sobie, bo tam dokładnie zobaczycie, jak ten dramat wyglądał. Oczywiście pomijając te kwestie, o których rozmawialiśmy twarzą w twarz. Ale wszystkie screenshoty znajdą się w tym filmie. Nagle, kiedy Seba chce coś zrobić, to my wszyscy powinniśmy rzucić to, co robimy. Co więcej, on zaczął nadawać na mnie współlokatorom. I jakby współlokatorzy byli też zdziwieni, że Seba robi jakiś dramat z tego, że jest internet słaby na Bali, gdzie jakby to jest normalne. No i Seba wrzucił też na wiadomość na grupowy czat, gdzie powiedział, że ma ważny telefon do przeprowadzenia. I też w ogóle zaraz wam powiem o tym ważnym telefonie, bo to są też dobre jaja. I że prosi wszystkich, którzy wrzucają coś albo ściągają, żeby przestali. I ja napisałam, że nie mogę, no bo wrzucam odcinek i że to jest praca. Na co też nawet Jessica wrzuciła do grupy, że ona korzysta ze swojego hotspota i też jest beznadziejna i że coś musi być nie tak z całym internetem na wyspie, co jest jakby, no znowu, powtórzę się, normalną sprawą. I ja w momencie, kiedy Seba zaczął mnie atakować wiadomościami, po prostu miałam już tego dość, bo moje ciśnienie podniosło się do jakiegoś niesamowitego poziomu i to tylko dlatego, że Seba miał zły humor i nie chciało mu się wydać 5 zł na internet komórkowy, z którego wszyscy korzystamy. Co więcej, ja powiem wam, że połowę odcinków na mojego YouTube'a wrzuciłam przez internet komórkowy, bo to Wi-Fi ledwo co działa, więc po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu się szczypać, nie ma sensu, wiecie, robić jakichś problemów. Poza tym, moje live'y są robione na internecie komórkowym. Nie korzystam z Wi-Fi, bo też jest niestabilne połączenie. Natomiast wiecie, dlaczego Seba chciał, żebym ja rzuciła wszystko i przestała korzystać z internetu, bo on jest biedny i poszkodowany? Bo uwaga, chciał porozmawiać z kolegą, z którym nie rozmawiał od 3 tygodni. Z kolegą, któremu nic się nie stało, który sobie siedział bezpiecznie w domu, Seba sobie siedział bezpiecznie w domu, ale ja miałam wszystko rzucić. Także wysłałam mu wiadomość, której powiedziałam, ja skończyłam z tobą rozmawiać w tym momencie, nie będziesz mi podnosił ciśnienia, mam takie samo prawo do korzystania z internetu jak ty i jeszcze najlepsze jest to, że Seba wtedy pił tego wieczoru, więc domyśliłam się, że po prostu puściły mu nerwy po alkoholu. Więc napisałam mu, Seba, czy ty jesteś pijany, czy o co chodzi? Nie możesz sobie wchodzić do mojego pokoju i mówić, że ja w tym momencie mam wszystko rzucić. Nie dostosuję całego swojego życia tylko dlatego, że ty czegoś ode mnie wymagasz. Przeczytaj tę wiadomość jeszcze raz jutro, kiedy wytrzeźwiejesz, bo to jest tak absurdalne, że ja w tym momencie skończyłam rozmowę z tobą. Ja naprawdę się wkurzyłam, aż mi się tak ciepło zrobiło, bo pomyślałam sobie, jak trzeba być bezczelnym, żeby w momencie, kiedy chcemy sobie porozmawiać ze znajomym, po prostu tak mówić innym, że mają rzucić to, co robią. Jakby wszyscy płacimy pieniądze, wszyscy płacimy tutaj taką samą kasę za te wszystkie media, a on nagle mi wyjeżdża z takim tekstem. Co więcej, Seba mi jeszcze wysłał wiadomość, w której powiedział,
przez ciebie codziennie jest zły internet. A jakby chcę wam powiedzieć, że ogólnie, już pomijając fakt, że wszyscy mamy takie samo prawo do Wi-Fi, to Mariola pracuje zdalnie, więc ona też wrzuca cały czas do sieci różne rzeczy, nie będę tutaj wchodziła w szczegóły. Dodatkowo Janusz zajmuje się taką, powiedzmy, produkcją filmową, może nie na taką szeroką skalę, ale robi filmy, które lądują często na jakichś festiwalach filmowych, więc on to w ogóle wrzuca filmy nagrane w 4K. Dodatkowo jeszcze Angela również pracuje zdalnie, więc ona też cały czas uploaduje, ale jakby pomijając ten fakt, większość z nas połowę czasu spędza na internecie komórkowym, znowu się powtórzę, bo nawet my nie możemy wrzucać rzeczy związanych z naszą pracą. Niestety w tej wiadomości to ja byłam tą najgorszą osobą, która niszczy wszystkie plany życiowe Seby. I naprawdę wystarczyłoby, żeby kupił sobie doładowanie do telefonu, które nie jest tutaj drogie. No ale nie, oczywiście wiecie, wszystko było źle, jeszcze Seba kilka razy mi wysłał jakieś ironiczne wiadomości, w których miał chyba nadzieję, że ja będę się tłumaczyła z tego, dlaczego korzystam z internetu w moim własnym domu. Gdzie on miał takie samo prawo do korzystania i gdzie ja naprawdę, kiedy jest beznadziejne połączenie i nie mogę rozmawiać z moimi rodzicami, a kilka razy miałam taką historię, że mój internet komórkowy się skończył i ledwo co słyszałam moich rodziców. No to wiecie, ja też jakby nie chodziłam po ludziach, nie mówiłam, rzućcie to, co robicie, bo moja mama. No nie, tak wygląda życie. Także wysłałam jeszcze kilka ironicznych wiadomości, po czym ja wysłałam tą długą wiadomość o tym właśnie, że chyba jesteś pijany, bo zobaczcie. Jaka słodka, muszę Zośkę przekonać do tego, żeby też wchodziła do basenu. Po tej mojej dłuższej wiadomości Sebe napisał, chyba się zorientował, że przegiął i napisał, okej, przepraszam. No i ja w ogóle na to nic nie odpisałam, bo wiecie, ja miałam cały dzień dobry humor, po czym Sebe nagle stwierdził, że zepsuje humor wszystkim. Cinti! Zobaczcie, jaki dzielny piesek. Cinti! Także ja stwierdziłam, że nie odpowiem nic na te wiadomości, no bo co ja mam niby odpowiadać, co ja mam odpowiedzieć na to jego przepraszam, po tym jak on mi po prostu zepsuł całkowicie humor, byłam wkurzona i jeszcze naprawdę sobie na to nie zasłużyłam, także następnego dnia stwierdziłam, że ja utrzymam sobie dystans od tego Sebastiana, bo kurde, codziennie po prostu psuł mi humor. I to naprawdę codziennie. To było po prostu mnóstwo jakichś małych rzeczy. Ściemniał, że słyszy mojego psa, który hałasuje, gdzie później przyznał, że to nie był mój pies. No wiecie, po prostu jakieś absurdalne sytuacje. Albo wyładowywał się na nas, bo psy sąsiadów szczekają. No wiecie, ile można. Także następnego dnia ja nie robiłam żadnych dramatów, tylko po prostu jak na przykład gdzieś przechodziłam obok niego, to po prostu jakbym go nie widziała, bo to zrobiłam dla siebie. Nie na złość sobie, tylko po prostu dla siebie. Żeby się nie denerwować. No i po kilku godzinach dostałam dłuższą wiadomość od Seby, gdzie napisał, że jeszcze raz przeprasza i że nie powinien był się tak zachowywać i że wina leży po jego stronie. Nie pamiętam teraz dokładnie, co tam napisał, natomiast ładnie przeprosił. Powiedział też, że następnym razem, jak będzie miał jakiś ważny telefon, to da mi znać kilka dni wcześniej. Albo chociaż kilka godzin wcześniej, tak żeby można było jakoś to wszystko zaplanować i ja mu powiedziałam, dobra, jasne, jak będę wiedziała, że masz jakąś taką ważną rozmowę, czyli ważna rozmowa, rozmowa ze znajomymi, nie no serio, że koleś chce sobie pogadać, to my wszyscy musimy się dostosowywać, to jest jakiś absurd, ale dobra, powiedziałam mu, że jasne, Seba, jak będziesz miał taką rozmowę, to dawaj znać i doceniam to, że przeprosiłeś, wiecie, jakby chciałam już tutaj po prostu załagodzić tę sytuację. Jednak co się najadłam nerwów, to moje. I ta sytuacja była już w momencie, jak była bardzo napięta atmosfera pomiędzy Januszem i Grażyną, a pomiędzy Jessiką a Sebastianem. Także jak możecie zobaczyć, Seba cały czas dokładał do pieca i to nie tylko ze mną, bo takich małych, powiedzmy spin, było zdecydowanie więcej. Jeżeli bardzo wam się nudzi podczas izolacji w domu, to zasubskrybujcie mój kanał, bo już w następnym odcinku opowiem wam o tym, jak Seba wybuchł na Grażynę. I było wyzywanie, były krzyki, generalnie był taki dramat, że do tej pory dzieje się, pomimo tego, że myślałam, że drama już się zakończyła. Na przykład wczoraj musiałam wstawiać szybko mój skuter na teren naszego ogródka, bo była groźba, że sobie coś odwali. Także
zostańcie ze mną, słuchajcie. Jeżeli wam się nudzi, to dramatów ciąg dalszy, telenowela brazylijska czy argentyńska jest kontynuowana. Jeżeli chcecie dostawać odcinki przedpremierowo, to zapraszam do zostania moim patronem, bo dziś poleci na pewno jeszcze jeden odcinek z dramatów współlokatorskich, do którego dostęp na razie mają tylko patroni. A tymczasem życzę wam jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej uśmiechu i mam nadzieję, że was takie dramy się nie będą trzymać, bo nie ma sensu. Ja teraz do całego tematu podchodzę z uśmiechem i opowiadam wam o tych historiach nie dlatego, że jestem biedna i uciśniona, nie dlatego, żebyśmy hejtowali Sebastiana, Grażynę, Janusza czy Jessica, tylko dlatego, żeby się pośmiać, bo ja już naprawdę nie mam siły się denerwować na te wszystkie stresujące sytuacje. Także zdrówko, miłego dnia, zostańcie w domu i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye! A teraz, żeby nie było, że ja tutaj coś ściemniam czy przekręcam, wrzucę wam pełną rozmowę z mojego WhatsAppa, która była przeprowadzona razem z Sebą. Muszę to nagrać tutaj w środku, w domu, ponieważ będę czytać wiadomości na żywo. Wy macie screenshoty, ale przetłumaczę wszystko na polski. Także Seba wysłał mi wiadomość, której napisał: no więc staram się porozmawiać ze wszystkimi moimi znajomymi z domu i nie udaje się. Czy mogłabyś zapauzować wrzucanie filmu na 30 minut, żebym ja mógł się nacieszyć rozmową z moimi znajomymi? Internet jest bardzo wolny każdego wieczoru, ponieważ to ty wrzucasz filmy non-stop, a ja chcę skorzystać z internetu ten jedyny raz. I po prostu to, w jaki sposób on mówi, to jest majstersztyk, dlatego że ogólnie większość z nas korzysta cały czas z internetu komórkowego, ponieważ naprawdę ledwo co działa ten internet. Czasami ma lepsze momenty, czasami gorsze momenty. I nawet kiedy my musimy wykonać coś do pracy, albo musimy coś zrobić naprawdę na czas teraz w tym momencie, to po prostu nie robimy z siebie ofiar, tylko kupujemy internet i zachowujemy się jak dorośli ludzie, którzy chcą rozwiązać ten problem. No więc ja mu odpisałam: nie, nie mogę tego zapauzować. Jedyną opcję, jaką mogę tutaj zrobić, to jest naciśnięcie guzika anuluj. I to sprawi, że po prostu cała godzina, kiedy uploadowałam ten film, no pójdzie na stracenie po prostu. Będzie bez sensu. A to było tak, że cały film miał mi się wrzucać jakieś 3 godziny i wiecie, już jedną godzinę wrzuciłam i teraz nagle 1/3 miałaby pójść na marne. I napisałam mu też: nie sądzę, że internet jest słaby z mojego powodu, ponieważ wcześniej dzisiejszego dnia rozmawiałam z moimi rodzicami i też był internet do dupy. Pamiętam, że rzeczywiście tego dnia próbowałam się dogadać z rodzicami, akurat skończył mi się internet na telefonie i nie mogłam nic zrozumieć z tego, co moi rodzice mówili, a nikt nic nie wrzucał do sieci. Po prostu no, jest taki sygnał, a nie inny. Że nie, wydaje mi się, że problem jest związany z tym, że to ty wrzucasz te filmy. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że wrzucisz ten film później? To jest dla mnie duży deal teraz. To dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy. Czyli jakby, zobaczcie sami, to jest po prostu niesamowity proces myślowy, który przychodzi przez jego głowę. Ja już mu powiedziałam, że mam deadline i że muszę wrzucić ten film jeszcze dziś, a była już godzina, możecie zobaczyć, była 10 nawet wieczorem, więc było jeszcze później, także miałam to wrzucić naprawdę, no miałam ostatnią chwilę, żeby to po prostu wrzucić, no pod czym on się mnie pyta, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, jeżeli wrzuciłabyś to później. Nie, spoko, nie ma, bo ty chcesz sobie porozmawiać ze znajomymi, możesz sobie doładować konto. No nie, no po prostu jakiś absurd kompletny. Jakby on mi mówi, że ja nie mogę korzystać z internetu, dlatego że on chce sobie z kimś pogadać. Więc ja mu odpisałam po raz kolejny: internet jest do dupy, tak ogólnie. I napisałam mu, że tak, dla mnie to ma znaczenie, czy wrzucę to teraz, czy później, ponieważ mam deadline. No jakby nie wiem, ile razy mam to powtarzać. W odpowiedzi usłyszałam fuck that, czyli no tutaj już sobie puściły nerwy i ja napisałam: przykro mi. Jezu, to jest po prostu cały czas powtarzanie się. Przykro mi, ale nie mogę teraz tego anulować. Jeżeli bym mogła, to bym to zrobiła, jeżeli to by nie było nic ważnego w tym znaczeniu. Bo to powiedziałam mu wcześniej, jak rozmawialiśmy tak face to face. I powiedziałam mu po raz kolejny: rozmawiałam dzisiaj z moją rodziną i połączenie internetowe było naprawdę bardzo złe. Nie mogę nic na to poradzić. I on mi wtedy napisał cheers, czyli to takie, no dzięki. I ja się to już wkurzyłam. Napisałam mu yeah, cheers, dzięki. I napisałam mu: przestań być niegrzeczny w stosunku do mnie. Jeżeli chcesz mieć lepszy internet, to sobie kup internet na telefon. Ja jestem teraz w trakcie wrzucania czegoś,
nie dla zabawy, tylko dlatego, że mam po prostu deadline'y i jest to część mojej pracy i że mam pełne prawo korzystać z Wi-Fi, bo jakby podsumowanie jest takie, że ja mam prawo korzystać z internetu tak jak wszyscy inni i nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z tym związanych. Każdy pracuje tutaj online, każdy coś wrzuca, nie tylko ja. Tak jak mówiłam, Graszka pracuje online, Janusz pracuje online, Jessica pracuje online, także wszyscy pracują online. I jedynie Seba ma jakieś wątki, bo on potrzebuje porozmawiać z ziomkami z domu. No, oczywiście Seba już tutaj wymyślił sobie historię w głowie, więc powiedział mi, że internet jest zły każdego wieczoru przeze mnie, a on potrzebuje go ten jeden, jedyny raz. Grzecznym zachowaniem byłoby po prostu przestać korzystać z internetu i kciuk do góry. No to jest po prostu, to jest jak pisanie z dzieckiem 5-letnim, któremu się zebrało zabawkę, która nie była jego. Więc ja w tej sytuacji już po prostu stwierdziłam, że nie będę z nim wchodziła w dyskusję, bo po co mam powtarzać 10 razy to, co już powiedziałam i powiedziałam sobie, już chciałam w ogóle teraz sobie nazwać Briankiem, myślę, że Brianek też by pasował do opisu tej postaci. Powiedziałam sobie, nie mam zielonego pojęcia, czy ty jesteś pijany, czy o co chodzi, a rzeczywiście on tego wieczoru pił. I powiedziałam mu, ja skończyłam z tobą rozmawiać w tym momencie, przeczytaj sobie własne wiadomości jeszcze raz jutro. Nie będę tolerować takiego zachowania, nie odzywaj się do mnie dzisiaj, bo ja nie chcę być niegrzeczna w stosunku do siebie, bo ja już po prostu wiedziałam, że jeżeli on będzie do mnie dalej pisał, to ja po prostu wybuchnę. Już nawet zaczęłam się w tej sytuacji zastanawiać, czy może naprawdę coś robię nie tak, no ale wiecie, jakby on mi powiedział na przykład kilka dni wcześniej, że będzie miał coś ważnego do załatwienia, to spoko, to jakby mogę się do niego dostosować, ale nie może być tak, że on do mnie puka i mówi mi, przestań robić to, co robisz, no nie. I on na to odpisał, przepraszam, byłem niegrzeczny. Ja później nie odpisałam na tę wiadomość przez cały kolejny dzień i on znowu wysłał mi wiadomość, przepraszam, że byłem wczoraj niegrzeczny, byłem naprawdę sfrustrowany. Nie rozmawiałem z większością moich znajomych od miesięcy. Czy ja to jest wina? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego ta złość została wyładowana na mnie? Też nie mam zielonego pojęcia. I ja mu odpisałam, że spoko, nie ma problemu, ja po prostu nie mam czasu i nie chcę tracić nerwów, żeby rozwiązywać tego typu sprawy. Internet był beznadziejny tutaj od momentu, kiedy wszyscy się wprowadziliśmy i że za każdym razem, jak ja rozmawiam z moją rodziną, to przyłączam się z Wi-Fi na internet komórkowy, bo Wi-Fi jest po prostu beznadziejne, niezależnie od pory dnia. I nigdy nie poprosiłam innych współmieszkańców, współlokatorów, żeby przestali korzystać z internetu tylko dlatego, że ja mam coś do zrobienia. Nie będę w tej sytuacji brać na siebie żadnej winy związanej z tym, że wykonuję po prostu moją pracę i że zamykam moje deadline'y. Jeżeli w tej sytuacji mogłabym wrzucić film na YouTube'a później, zrobiłabym to bez najmniejszego problemu. Zresztą tak jak Ci powiedziałam wczoraj. Ale nie będę rzucać wszystkiego tylko dlatego, że Ty chcesz sobie porozmawiać ze znajomym. To nie jest moja wina, że internet działa beznadziejnie. Na co Seba odpowiedział, jasne, rozumiem, niedługo znowu będę rozmawiał ze znajomymi i dam Ci znać wcześniej, z wyprzedzeniem. Może uda nam się jakoś tę sprawę załagodzić, tak żeby po prostu, wiecie, rozwiązać to, żebym w tym czasie po prostu nic nie wrzucała. Przepraszam jeszcze raz, nieodpowiednio się zachowałem. Co ja jakby doceniłam, bo zachował się w tej sytuacji jak normalny dorosły człowiek i odpisałam, dziękuję, podoba mi się ten pomysł i doceniam to.